Jesteśmy na stoisku Eli Krzemińskiej Owczarz, dobrze znanej wszystkim Zakopiańczykom, nie tylko Zakopiańczykom, ale to, co widzimy na jej stole, to jest zupełnie coś nowego. Ela, powiedz, co to jest? To są zdjęcia wykonane techniką historyczną, techniką fotograficzną, tak zwaną cyjanotypią. Mhm. I polegają one na tym, że powleka się papier o odpowiednich właściwościach, odczynnikami, o właściwościach światłoczułych. Czeka się, aż się ten papier wysuszy. I ja wykorzystuję swoje zdjęcia, robię negatywy z tych zdjęć i naświetlam na słońcu też odpowiedni czas. I ponieważ te odczynniki dają taki kolor błękitu pruskiego, od tego wychodzi ta nazwa, między innymi od cyjan, i dają taki właśnie określony odcień niebieski. To, co jest fajne w tej technice, to jest to, że one są nieprzewidywalne. Nigdy tak naprawdę nie wiesz, co do końca, jak to wyjdzie na 100%. Nie jest to powtarzalne tak stuprocentowo, że każdy z tego samego negatywu, że każde zdjęcie będzie takie same, to też jest bardzo Czy można fajne. Z tego samego zdjęcia tak. zrobić z odbitki z tego jakby negatywu? Tak. Negatywu. Mhm. Ja bazuję na swoich zdjęciach, ponieważ robię dość dużo i lubię, także korzystam z tego. Pierwszy cyjanotyp powstał w 1842 roku. I jest to, znaczy teraz na pewno jest to łatwiejsze, dlatego też się trochę wykorzystuje. Teraz więcej rzeczy, teraz mam obrazek od Pauli.